Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak rozwijać statystyki na naszych postaciach. Naprawdę masę pytań dostaję, czy to na streamach, czy to tam w komentarzach pod filmami. Gram druidem, jak go rozbudowywać, jak rozwijać te statystyki, albo tam gram berserkiem. No i dzisiaj przekażę wam taki, powiedzmy, uniwersalny, można powiedzieć, poradnik, jak rozwijać po prostu te statystyki, niezależnie od klasy, którą gramy. Dlatego, że jakieś tam tęgie głowy przysiadły, jakoś tam policzyły w Excelach i tak dalej. I mamy taką ogólną taktykę, tak jak mówię, nieważne czy gramy wojownikiem, czy magiem, czy tam zwiadowcą, mamy taką ogólną taktykę, jak te statystyki po prostu rozwijać i dzisiaj postaram się wam to przekazać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze. Przede wszystkim, jeżeli czegoś nie zrozumiecie, to pytajcie, albo tak samo jak macie jakieś wątpliwości, czy tam z czymś się nie zgadzacie, to również te komentarze piszcie, chętnie sobie poczytam i chętnie z wami podyskutuję. I okej, zanim w ogóle przejdę do pierwszego rozdziału tego filmu, to jeszcze słowem wstępu, musimy pamiętać, że Shakes to nie jest gierka zero-jedynkowa. To znaczy, musimy tutaj sami myśleć i analizować. To nie jest tak, że ktoś nam powie, że rozwijaj te statystyki tak i tak i ty już bezmyślnie do końca gry na swojej postaci robisz tak samo, tylko po prostu musisz samemu myśleć. Ja kiedyś nagrywałem taki film o klasach postaci, gdzie on był dość obszerny, oczywiście podzielony na rozdziały, pewnie go znajdziecie, jak tam wejdziecie w playlistę poradniki, gdzie po prostu omawiałem, jak sobie dane klasy radzą w PvP między sobą, jak sobie radzą tam w lochach, jak je rozwijać, to przede wszystkim to, co was interesuje. No ale to już, powiedzmy, było dla takich bardziej zaawansowanych graczy. W dzisiejszym filmie pokażę wam taką taktykę, opowiem wam o niej, która, tak jak mówię, jest uniwersalna i po prostu nie będziecie musieli na początku się skupiać na tych statystykach, będziecie mogli na spokojnie sobie poznawać gierkę, uczyć się tej gierki, no a robiąc właśnie, idąc według tego schematu, który wam dzisiaj podam, nie zepsujecie sobie postaci i będziecie mogli na spokojnie ją rozwijać, potem ewentualnie coś poprawić, jak już bardziej gierkę poznacie, potem może się odnieść na przykład do tego mojego filmu, tego bardziej obszernego o klasach postaci, no ale to wszystko na spokojnie, więc raczej powiedziałbym, że ten film skierowany jest bardziej dla nowicjuszy, ale myślę, że starsi gracze, jak będą chcieli gdzieś tam zaczynać na nowym serwerze, to bardzo możliwe, że o tej taktyce nie słyszeli. No i tak jak wspomniałem, Shakes nie jest gierką taką zero-jedynkową, więc musicie sami myśleć. To znaczy, jak już się tam bardziej wspinacie, powiedzmy, na górę rankingu, gdzie już macie tam tylko kilku przeciwników mocniejszych od was, to musicie myśleć, co będzie dla was lepsze, czyli jak po prostu waszą postać rozwijać, żeby tych przeciwników prędzej czy później pokonać. Jak gracie, załóżmy, berserkiem, który jest bardzo dobry na magu w lochach, który się wręcz cieszy, że ma przeciwnika jako maga w lochach, bo go raczej robi bez problemu, no to tutaj pamiętamy, że na przykład inteligencja dla tego berserka, w sensie ulepszanie tej inteligencji, może nie być jakimś giga dobrym pomysłem, może nie warto w to inwestować golda, no bo i tak za wiele nam to nie pomoże, dlatego że po prostu jako berserk bez problemu tego maga w tych lochach klikniemy. Tu oczywiście co dają te boki i to wszystko zaraz to omówię na spokojnie. Jak na przykład tak samo gracie berserkiem, zaczynacie dopiero i idziecie według tego schematu, który podam w tym filmie, no to raczej jako berserk dobrze by było, bo pewnie się posługujecie jeszcze klejnotami na jedną statystykę, dobrze by było po prostu mieć same klejnoty na siłę, może tam ewentualnie z 1 na HP tylko i wyłącznie, no bo ten berserk ma zabić, zanim jego zabiją. Także no tu musicie sami myśleć, obecnie mamy naprawdę masę narzędzi, które pomagają sprawdzać, co będzie lepsze. Macie przede wszystkim SF Tools, który jakby możecie sobie tam sami wpisać, co tylko chcecie, jak wasze statystyki by mogły wyglądać i wtedy zobaczycie, czy macie na przykład większą szansę na lochy, czy macie mniejszą. No tak jak mówię, wiele można symulacji robić teraz, dużo jest takich narzędzi do tego, tak więc korzystajcie. Stajcie z tego, myślcie i na pewno będzie git. To jest bardzo istotne, żeby po prostu tak bezmyślnie nie podążać za jakimiś tam wskazówkami czy też taktykami. No ale dobra, możemy zaczynać i pierwszy rozdział tego filmu będzie o tym, co to są w ogóle za umiejętności. To znaczy, pewnie słyszeliście kiedyś coś takiego jak umiejętności boczne, czyli boki w skrócie, jak umiejętności główne, czyli po prostu statystyki. No i teraz wam opowiem, jak te umiejętności dzielimy. Przede wszystkim tak, umiejętności główne, musimy pamiętać, że dla każdej klasy postaci jest to jedną z dwóch tych umiejętności głównych, jest wytrzymałość. Dlatego, że wytrzymałość, jak ulepszamy, daje nam punkty życia, co za tym idzie HP, więc jakby no to dla każdej klasy postaci jest ważne.
ważne. Natomiast drugą główną statystyką jest statystyka, która daje nam obrażenia. I tutaj już w zależności jaką klasą postaci gramy, to tak druga główna statystyka będzie inna. Jak ja teraz jestem na wojowniku, no i jak widzicie, dla mnie drugą główną statystyką oprócz HP jest siła. I teraz na szybko sobie przelecimy, żeby wam pokazać. Tu w ogóle polecam czytać, jak jesteście nowym graczem, jakieś tam okienka, które wam wyskakują, jakieś wskazówki i tak dalej, dlatego że jest to bardzo pomocne. No i zresztą tutaj macie też napisane, jak wybieracie klasę postaci, co jest jej główną cechą. I teraz tak, główne statystyki dla barda to jest inteligencja i wytrzymałość, główne statystyki dla wojownika to jest siła i wytrzymałość, główne statystyki dla maga to jest inteligencja i wytrzymałość, tu mamy dla zwiadowcy zręczność i wytrzymałość, dla zabójcy tak samo zręczność i wytrzymałość, dla paladyna siła i wytrzymałość, dla berserka również siła i wytrzymałość, no i dla druida inteligencja i wytrzymałość. Aha, jeszcze mamy łowcę demonów, no i tutaj mamy zręczność i wytrzymałość. Wolałem to tak powiedzieć, żeby to było, powiedzmy, jasne. Także o to chodzi z głównymi statystykami. Jeżeli chodzi o statystyki boczne, tak zwane boki, to są po prostu te statystyki, których, no, od razu wam powiem, że za bardzo ich nie ulepszamy, bo tutaj głównie się liczą oczywiście te główne statystyki, jak sama nazwa wskazuje, no ale jednak dzięki nim przeciwnicy z daną statystyką biją nam mniej. O co chodzi, już tłumaczę. Jako wojownik ulepszamy na przykład troszeczkę bardziej inteligencję, no i przeciwnicy, którzy się posługują tą inteligencją, czyli jakiś mag, jakiś bard, biją nam po prostu mniej. Jak ulepszamy zręczność, to tak samo tutaj przeciwnicy, czy jakiś zwiadowca, zabójca, którzy się po prostu posługują zręcznością, biją nam mniej. Wydaje się to naprawdę mocne, ale no tak jak widzicie, ja tutaj za wiele golda w to nie wrzucam i raczej nie ma to po prostu sensu. Raczej te boki nie są jakieś nam bardzo, bardzo potrzebne. W każdym razie to są właśnie boczne statystyki, dla każdej klasy postaci będą inne. Tu wam mogę też jeszcze przelecieć, żeby nie było. Dla barda będzie to zręczność i siła, dla wojownika będzie to inteligencja i zręczność, dla magusia będzie to siła i zręczność, dla zwiadowcy będzie to siła i inteligencja, tutaj tak samo siła i inteligencja, tutaj mamy zręczność i inteligencję, tutaj też zręczność i inteligencję, tutaj mamy siłę i zręczność, no i tutaj mamy siłę i inteligencję. Musiałem się troszkę pozastanawiać, mam nadzieję, że nic tam źle wam nie powiedziałem, no ale to jest jakby logiczne, po prostu te statystyki, która nie jest naszą główną, czyli no mówię, dla wojownika zręczność i inteligencja to są po prostu tak zwane boki. No i one zdają nam to, że mniej biją nam przeciwnicy, którzy się posługują daną statystyką. Na początku można coś tam podbić, że tak powiem, ale tak jak mówiłem na wstępie, na przykład, nie wiem, dla berserka inteligencji za bardzo nie ma sensu podbijać, no i tak jak zresztą sami widzicie, nie jest to jakiś, powiedzmy, game changer. Tutaj też was może zmylić, ja to już zgłaszałem chyba z rok temu, jak nie lepiej, mamy pod zręcznością napisaną zdolność uniku, to nie znaczy, że jak zaczniemy w tą zręczność ładować, bo też takie pytania dostawałem, nie wiadomo ile golda, to wtedy ta zdolność uniku nam rośnie i po prostu, nie wiem, jako wojownik zaczniemy unikać albo coś takiego. To tak nie działa, to jest dość, powiedzmy, mylące, zwłaszcza dla nowych graczy, więc to raczej lepiej jakby zmienili po prostu na odporność, tak samo jak jest pod inteligencją, no ale niestety jeszcze tego nie zrobili. Dobra, więc to jeżeli chodzi o boki, no i jeszcze ostatnią, powiedzmy, taką kategorią, że tak powiem, statystyk jest szczęściem. Szczęście, im go mamy więcej, możemy mieć maksymalnie 50%, tym mamy większą szansę na cios krytyczny, natomiast tutaj tak samo wrzucamy tylko i wyłącznie jakieś tam resztki golda, dzięki temu, że potem w późniejszym etapie gry będziemy się przenosić, że tak powiem, na same epickie itemy, no to to szczęście i tak będzie podbite do 50%, więc tak jak mówię, tutaj też jakieś tam resztki ewentualnie możemy powrzucać, ale jak to rozbijać, to tak jak wspomniałem, zaraz do tego przejdę. No i tyle, jeżeli chodzi o to, jak dzielimy te statystyki, jaki jest ich, no tak jak mówię, podział. No i teraz chyba możemy od razu przejść do tego, jak ulepszać statystyki. I teraz tak, możemy zwrócić uwagę, że każde ulepszenie statystyki za golda, czyli każde kliknięcie tego plusika, zwiększa nam następny koszt za tą statystykę. Jak widzimy, teraz mamy 34800, kliknę jeszcze raz, no już mamy 34953. I jeżeli chodzi o taki cap, czyli o taki górny limit, ile to kosztuje, to jest to, jak pewnie wiecie, jak tam jesteście bardziej doświadczonym graczem, jest to 10 milionów. To 10 milionów osiągamy tam pomiędzy 3400 podstawy, a 3500 podstawy, bo my tutaj cały czas rozmawiamy
rozmawiamy o podstawach. To też jest bardzo istotne, jak zacznę wam mówić o tym ulepszaniu, dlatego że zwróćcie uwagę, mamy siła i mamy podstawa, to jest 4000 na moim wojowniku, mamy też premię tymczasową, mamy ile dostajemy za ekwipunek, ile dostajemy za pupile, no i to wszystko się składa na tą ogólną wartość, czyli to jest 23948, no i tak samo tutaj HP 23713, ale ja cały czas w tym momencie rozmawiam z wami o podstawach, czyli o tym, co dostajemy tam powiedzmy za osiągnięcia w klaserze i to, co generalnie sobie ulepszamy za golda, więc tu mamy podstawę, jak widzicie, 4000, tu mamy podstawa 3977, no i właśnie tak jak wspomniałem, ten górny limit to jest 10 milionów i teraz tak, dopóki nie osiągniemy tego limitu 10 milionów, to idziemy 1 do 1 w swoich statystykach. To jest bardzo istotne, to jest zresztą też powiedziane już od dawna, tak, no tak ludzie generalnie polecają robić 1 do 1, czyli po prostu na przykład, nie wiem, mamy 500 siły i potem i 500 HP, nie? I sobie dobijamy 501 siły, cyk, i potem 501 HP, cyk, nie? To jakby logiczne, 1 do 1, nie robimy żadnych rozstrzałów i tak dalej. I dopóki nie osiągniemy tego limitu 10 milionów za statystykę, czyli tego maksa, to jest jakby bardzo, bardzo dobra taktyka. Wiadomo, że tutaj ktoś zaraz powie, że na przykład na takim berserku jest to bez sensu, bo na berserku lepiej mieć więcej siły, no ale te rzeczy możecie sobie tam jakimś ewentualnie, jakimś ekwipunkiem powiedzmy bardziej windować tą siłę do góry, jakimiś gemami, tak jak wspomniałem we wstępie, no a te czysto podstawy możecie tak rozwijać bez problemu. No i teraz tak, po osiągnięciu tych 10 milionów za statystykę, czyli tak jak mówię, to będzie około tam 3400-3500 podstawy mniej więcej, macie tak jakby dwie ścieżki do wyboru. Możecie robić sobie proporcje 50-50, czyli w dalszym ciągu iść po prostu 1 do 1, potem mieć tam powiedzmy 10 tysięcy siły, 10 tysięcy HP i tak dalej. Jak widzicie, ja tak mniej więcej robię na swoim wojowniku, dlatego że dobiłem 4000 siły, teraz muszę dobić HP do 4000 i tak sobie co 50 powiedzmy dobijam, żeby to wszystko szło równo. Albo możecie iść 60-40, to tam sobie możecie, wiadomo, obliczyć, jak to będzie wyglądało. No ale na przykład, nie wiem, mając 10 tysięcy podstawy łącznej, czyli tutaj na przykład będę miał powiedzmy 6 tysięcy siły i 4 tysiące HP, to mi daje łącznie 10 tysięcy podstawy, no i wtedy będzie to po prostu przedział 60-40, nie? Więc są takie dwie ścieżki, to już jakby, tak jak mówię, po osiągnięciu tych 10 milionów za statystykę. No i teraz tak, jeżeli wybierzemy tą drogę 50-50, czyli po prostu, no powiedzmy, porówno będziemy szli główną statystykę i HP, to jest to dobre, a w zasadzie jest to lepsze przeciwko przeciwnikom, którzy posługują się inną statystyką aniżeli my. Dlatego, że wiadomo, jak będziemy takim, powiedzmy, tanki wojem 1 do 1, jak ja tutaj idę, no to będziemy mocni na jakichś tam magów, powiedzmy na jakichś tam zwiadowców, no ale musimy pamiętać, że jak walczymy z jakimiś paladynami, berserkami i tak dalej, no to oni również posługują się tą siłą i lepiej tej siły mieć więcej aniżeli tutaj przeciwnik, właśnie po to, żeby on nam bił mniej tą swoją bronią, nie? Zadawał nam po prostu mniejsze obrażenia, bo tutaj, tak jak mówiłem, boki tak działają, no to oczywiście jak mierzymy się wojownik na wojownika, no to ten wojownik, który ma więcej siły, zadaje więcej obrażeń temu, który ma mniej, no to jakby chyba logiczne, no ale rozumiecie, jak to wygląda. Więc teraz tak, jeżeli idziemy 50-50, czyli na przykład tutaj 5000 siły do 5000 HP, to jest to lepsze przeciwko przeciwnikom, którzy mają inną główną statystykę, więc tak jak mówię, na miejscu wojownika to jest przeciwko przeciwnikom, którzy mają zręczność oraz inteligencję, natomiast jeżeli bijemy się, głównie mamy tam powiedzmy jako przeciwników na serwerze postacie, klasy postaci, które posługują się tą samą statystyką co my, czyli dajmy na to siłą, no to wtedy 60-40 będzie po prostu na nich lepsze. Tu już jakby musicie sami sobie przeanalizować, jak wygląda wasz serwer. Jako osoba, która tam jest jakoś bardzo nisko w rankingu, jako free to play na początku serwera, to raczej nie ma co, można iść cały czas 1 do 1, bo i tak w tym rankingu się będziesz wspinać jako właśnie taka osoba i nawet kilka lat może ci zająć to, żeby wbić się tam jakoś powiedzmy do top 30, natomiast jak już będziesz w tym top 30, to wtedy możesz zacząć analizować, że może jednak lepiej odbić troszkę tą główną statystyką od HP, zrobić sobie właśnie takie 60-40 i wtedy powinno być jak najbardziej ok. To wszystko zależy od was. Tu na szczęście wszystko jest do
do dopracowania, nie? Tak jak mówię, zrobią, rozkładając tak te główne statystyki, czyli albo pomiędzy 50 na 50, albo pomiędzy 50 na 50, a 60 do 40, na pewno nic nie zepsujecie i wasza postać będzie ok. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o, no tak jak mówię, to są takie ogólne zasady, to wszystko możecie jakby sobie tam sprawdzić w SF Toolsie, przesymulować i tak dalej. Jeżeli chodzi o boki, bo to też was może interesować, boki najlepiej mieć podbite do... W ogóle tak, w boki to najlepiej inwestować jakieś tam pobocznego golda, w sensie jak macie golda, żeby wrzucić sobie trochę tam powiedzmy głównej statystyki albo HP, to róbcie, no a w boki raczej inwestujcie jakiegoś tam pobocznego golda, no bo wiadomo, zobaczcie, teraz mój bok kosztuje zaledwie 35 tysięcy niecałe, a tutaj główna statystyka albo HP 10 milionów, nie? Więc jakby tu na pewno sporo tych boków mogę podbić, a bo w tym momencie, jak sami widzicie, mam 7,5 miliona golda, za te 7,5 miliona golda sporo tutaj tych boków by mi weszło. No a głównej statystyki ani HP, ani jednej. Natomiast boki, tak jak mówię, tutaj jakoś bardzo się nad tym nie skupiajcie. Jak tam macie w lochach, na przykład, nie wiem, jako wojownik właśnie jakiegoś maga i macie jakiegoś golda odłożonego troszkę, to możecie tej inteligencji podbić, nie zapominajcie o tym. Natomiast ogólna taka statystyka co do boków, to jest utrzymywanie około 1/6 kosztu głównej statystyki, czyli no jak mamy statystykę główną za 10 milionów i tak samo HP, no bo tu są obydwie, powiedzmy, te głównymi statystykami, tak nazywamy, no to tu 1/6 powinny kosztować te boki, czyli wychodzi nam na to, że bok powinien kosztować, jeżeli tam wszystko moja matematyka dobrze obliczyła, wychodzi na to, że powinien bok kosztować w tym momencie około 1 666 000, coś koło tego, wiadomo, że nie musi być to dokładnie od linijki, no i na tym etapie powinniśmy już skończyć to ulepszać. Jak się nie mylę, to jest około 2000 chyba 100 podstawy, albo tam 2300, coś takiego. No ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby tą podstawę zostać na o wiele mniejszych, powiedzmy, na o wiele mniejszym tam etapie, czyli tam powiedzmy około 1500 tej podstawy w bokach i ja już więcej nie daję, no ale tak jak mówię, tęgie głowy wymyśliły tak, żeby po prostu zostawiać sobie te boki na około, no, 1/6 kosztu tego, ile kosztuje nasza obecnie główna statystyka, w sensie no nasze obie główne statystyki, więc jak już mamy główne statystyki za 10 baniek, no to wtedy wychodzi nam to 1,666 000 golda za te boki, nie? Więc tak jak mówię, to jest tam około 2100-2300 podstawy i więcej nie ma sensu już w nie pakować, więc no jeżeli chcecie, to możecie dobijać do tego pułapu. Ja zostawiam to mniej więcej tak, jak w tym momencie mam. No i teraz szczęście. Szczęście, tak jak już wam wspomniałem wcześniej, jak tłumaczyłem, o co chodzi z tymi statystykami, szczęście nie jest zbyt ważne, dlatego że, tak jak już wspomniałem, i tak prędzej czy później ubierzemy się w same itemki epickie, więc one, powiedzmy, nam wywindują to szczęście do tego kapu, czyli do tych 50%. W szczęście to już w ogóle możecie jakiegoś tam totalnie pobocznego golda, totalnie jakieś tam, wiecie, małe wartości wrzucać, no i prędzej czy później dobijecie do tam około 1200-1300 tej podstawy i możecie już na tym zatrzymać. Jak widzicie, ja tutaj mam 1360, tak samo zresztą jak boki, no według tej rozpiski, którą tutaj mam i powinienem ją przekazać, i to zresztą zrobiłem, te boki powinienem jeszcze tutaj podbić, to dość mocno, natomiast nie planuję tego robić, no ale jak widzicie, to szczęście to już zdecydowanie około 1200-1300 i więcej totalnie nie ma sensu tutaj wrzucać tego golda, bo po prostu szkoda. No i tyle, mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, troszkę to może tak chaotycznie wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że, bo ja wiecie, ja się zawsze staram tak tłumaczyć, żeby to zrozumiała nawet osoba, która dopiero co włączyła tą grę, więc może mi to nie zawsze wychodzi, ale tak czy inaczej, tak jak wspomniałem, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to piszcie komentarze, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie wbijać również na no w sumie na wszystko już wbiliście, co wam powiedziałem, subskrybujcie z dzwonem, jeżeli o tym zapomnieliście, jeżeli tego nie robicie, no i tego kciuka w górę, pamiętajcie o tym, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!